kolejka, jesteśmy dzień przed tym, jak przyjedzie do nas zamówienie naszego jakby stropu, to się nazywa filigran. Zamówiliśmy sobie takie płyty, które już są dodatkowo uzbrojone i ja na to mówię, że to jest 50% naszego stropu, a resztę my musimy troszeczkę zazbroić i zalać betonem. To będzie duże wydarzenie, jak przyjedzie tutaj dźwig, będzie układał płyty i wstępnie mamy już tutaj przygotowane wszystkie pomieszczenia, takie metalowe stemple i zdecydowaliśmy się, że zamówimy właśnie stemple metalowe, żeby sobie oszczędzić roboty, bo te drewniane stemple, takie jak są tutaj na przykład, takie drewniane, no to jest robota z przycinaniem. O, tutaj możecie zobaczyć u góry, żeby one się fajnie trzymały, to tam jest jeszcze taka deseczka, a tutaj te metalowe, one już są no, specjalnie przygotowane. Tutaj jest możliwość regulacji, więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie. No, muszą być dosyć gęsto rozłożone, wiem, że te drewniane muszą być jeszcze gęściej. Koszt wynajęcia na powiedzmy ponad miesiąc to będzie jakieś 1000 zł, drożej niż te drewniane stemple, ale naprawdę wyjdzie to korzystniej czasowo dla nas. No szkoda byłoby tyle roboty, tyle czasu marnować na te drewniane, więc zdecydowaliśmy się, że będziemy szanować swój czas. Jest to jakaś forma udogodnienia, więc no ja Wam zdecydowanie polecam, bo no nie ukrywam, jak wszystko robi się samemu, to już człowiek trochę tą budową po jakimś czasie jest zmęczony, więc fajnie jest po prostu sobie ułatwić. Tutaj są takie belki przygotowane i na te belki będą kładzione te płyty, ten filigran. Też zdecydowaliśmy się na ten filigran, bo jest to jakaś forma oszczędności czasu i ułatwienie dla nas. Przede wszystkim, gdybyśmy tego filigranu nie zamówili, to byśmy tu wszędzie musieli dyskować całą powierzchnię i to też jest kawał roboty. To by zajęło z kilka ładnych dni, więc znowu mamy oszczędność czasu. 10 kilo to będzie ważyć? Może 10 kilo. I tonę wytrzymuje. I tonę wytrzymuje jeden. No i jeszcze z takich ważnych rzeczy, zanim te płyty przyjadą, to musieliśmy już zrobić wieniec wewnętrzny i zewnętrzny, czyli na tych ścianach nośnych wewnętrznych i na ścianach zewnętrznych trzeba było zrobić szalunki. Pierwotnie nasz projekt nie przewidywał, że będziemy używać takich płyt, ale firmy, w których możecie zlecić wykonanie takich płyt, to one spokojnie Wam, tam są konstruktorzy, oni to wszystko przeliczą i pokażą Wam nowe rysunki, jak na nowo zrobić zbrojenie stropu. Dzisiaj przyjeżdża do nas strop, to jest wielki dzień, przyjeżdża filigran, więc będziemy mieli strop, mega się cieszę. Zaraz przyjedzie do nas dźwig, chyba 30 ton, więc potężny sprzęt. Wszystko Wam zaraz pokażę, jestem mega podekscytowana, jestem ciekawa, jak to będzie. No i będziemy układać te płyty, to będzie chyba 14 płyt, to znaczy ten dźwig będzie układać, a my będziemy precyzyjnie wymierzać, żeby było co do centymetra, bo filigran musi leżeć na tych belkach, które są tutaj, które były ustawiane już dzień wcześniej. I przyjechały nasze filigrany, nasze płyty zazbrojone. One tutaj mają chyba 5 cm. I dźwig będzie je teraz ściągać i układać. I z bliska wygląda to tak. Tutaj jest gładka, fajna powierzchnia i dzięki temu nie będziemy musieli robić tynków. A tak to wygląda od góry. W tym betonie też już są pręty, więc to są takie płyty zbrojone. Wiecie, ja Wam to mówię po mojemu, nie jestem tutaj specem w tej dziedzinie. I do tych prętów my będziemy przymocowywać kolejne, a później całość zalejemy. I jeszcze przy okazji, póki nie ma stropu, to mogę zrobić tak i mamy niebo, a zaraz zrobię tak. Właśnie trwa rozładunek i słuchajcie, nie ma kto polatać dronem i mi właśnie zaraz dadzą drona. I zaraz będę lecieć dronem. Mam nadzieję, że to nie jest jego ostatnie ujęcie. To będzie drugi raz, jak będę leciała dronem.
Słuchajcie, cały czas patrzę na to, co się tutaj dzieje, jak ten dom po prostu rośnie i nie wierzę w to, że tak można po prostu samemu sobie wybudować dom. Jest to dla mnie no nie do wyobrażenia, że to się dzieje. Widzę to, ale wiecie, cały czas jestem taka oszołomiona, że wow, spełniamy nasze wielkie marzenie, będziemy mieli dom. Niesamowite, 2-3 godziny i mamy strop. Wow. Jak? No super. Rady, jestem na piętrze. Boże, tak się cieszę, mamy już część stropu, no rewelacja, naprawdę czad. Muszę tutaj uważać, żeby się nie potknąć. Tutaj jest wieniec. Super to wygląda. Dźwig właśnie odjeżdża. Wow, teraz naprawdę czuję się jak na piętrze. Wiem, że nawet tutaj z jednego miejsca widać góry, więc teraz jak jesteśmy na piętrze, to to widać, bo na parterze tych gór nie było widać. Oczywiście wiecie, taki zarys, jak jest ładna pogoda. Bardzo fajne rozwiązanie, mega wam polecam, bo naprawdę szybko to poszło. 3 godzinki powiedzmy i były płyty położone. Wiadomo, jest to troszeczkę większy koszt, ale jak sobie policzycie, no to jest kilka tysięcy, może więcej. Jak sobie to policzycie, wasz czas, to zdecydowanie czas i pracę. Bo tu może o czas nie chodzi tak, bo nam aż się tak nie śpieszy, ale tą pracę pomagają nam ojcowie, więc chcemy też ich jakby wysiłek oszczędzić, żeby aż tyle po prostu, bo wiadomo, wszyscy są na pewno przemęczeni już tą budową, a jeszcze dużo przed nami jest, także jeżeli chodzi o tą pracę, no to warto poświęcić te kilka tysięcy złotych więcej, żeby mieć... żeby przyspieszyć, tak? Żeby darować sobie już te deskowanie od dołu. Bardzo dużym plusem jest to, że ten sufit będzie po prostu gładziutki. A jakby ktoś nie wiedział, to ten otwór jest na schody, bo tutaj jeszcze będą schody, ale one jeszcze są niegotowe. Teraz przed nami będzie zbrojenie tego. Musimy zrobić jakby tą górną płytę tego stropu i następnie zalewamy i strop będzie gotowy i później tylko ścianki, dach, okna i lecimy z tematem coraz to dalej. No i teraz jeszcze tak, szybkie podsumowanie kosztów. Stemple metalowe, wynajęcie gdzieś na około ponad miesiąc, to wychodzi jakieś 1000 zł. Dźwig około 1000 zł, filigran około prawie 9000 zł, no to wszystko, więc 11000 zł, ale to nie jest cały strop, tak? Jeszcze trzeba zbrojenie i jeszcze beton. Dron sobie teraz lata, jeszcze ostatnie ujęcia, więc jak wam się podobało, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, hej!